Panie prezesie, rozmawiamy bezpośrednio po tym ostatnim przegranym niestety pojedynku. Jak emocje, jakie wrażenia, jakie odczucia? Znaczy tak, dziewczyny grały to, co potrafią grać. Cały turniej się bardzo dobrze ułożył, bo po pierwszym dniu wszystkie zespoły miały równe ilości punktów, to znaczy po trzy. Dzisiejsza gra decydowała o być albo wejściu, albo nie wejściu. Generalnie powiem tak, dziewczyny grały ładnie, grały to, co potrafią, ale no, ten mecz ostatni tiebreak to wygrali sędziowie, nie zawodniczki. Tak się nie powinno robić na takich turniejach, na takiej rangi generalnie, ale jesteśmy bardzo zadowoleni z gry dziewczyn, bo no, nie można inaczej tego określić. Tak daleko, jak żeśmy zaszli, jest to bardzo duży sukces tych dziewczynek i sądzę, że w przyszłym roku jeszcze nam pokażą, co one potrafią. A tak to się potoczyło, jak się potoczyło, no nie z naszej winy, bo praktycznie żeśmy prowadzili 14-13 i to był praktycznie tiebreak wygrany. No, stało jak się stało. Serdecznie bardzo dziękuję dziewczynom za podstawę, za grę, że się nie załamały po pierwszym dniu i w ogóle w tym drugim dniu, w tym meczu, bo sam pan widział, jak to wyglądało, to był naprawdę bardzo ekscytujący mecz, także to było wszystko możliwe. No, wynik się liczy i trudno. Panie prezesie, wspominałem o tym podczas transmisji na żywo. W tym roku 20. rocznica klubu. Myślę, że choć nie mamy tego wymarzonego finału Mistrzostw Polski, to i tak wielki sukces i wielki prezent od dziewczyn dla klubu Szamoturanin. Może coś o zbliżających się uroczystościach tej 20. rocznicy? No już tak, żeśmy rozmawialiśmy po ćwierćfinale generalnie, tak, po podsumowaniu. Tak, jest to dla tego klubu. Te dziewczyny zrobiły nam taki prezent, że to jest po prostu niemożliwe. W tym roku obchodzimy 20-lecie, 20 czerwca w hali, znaczy w hotelu Maraton są uroczystości oficjalne. Na dole na sali Wacław od godziny 13 jest turniej mini siatkówki, bo to jest tak połączone. O godzinie 16 się kończy turniej mini siatkówki, mamy akademię te uroczystości takiego. I później po tych uroczystościach wszyscy idziemy na piknik rodzinny na terenie Centrum Sportu. Także ja mogę powiedzieć w ten sposób, że jako prezes generalnie jestem bardzo zadowolony, że to, co żeśmy w klubie osiągnęli, co żeśmy zorganizowali, poukładali, proces szkolenia i tak dalej, to owocuje, wszystko teraz daje nam owoce, tak? A że się zdarzyło tak, jak się zdarzyło, no trudno. Ja sądzę, że w przyszłym roku też się znajdziemy gdzieś w półfinałach Mistrzostw Polski, tak? Co najmniej. I będzie dobrze. Także głowy do góry, wszystkim dziewczynom dziękujmy za to, co złożyły. Bo sam pan wie doskonale, cały czas pan jest z nami. To jest jednak nie tylko dla nas stres dorosłych, ale dla młodzieży to musi być jeszcze większy stres, tak? Że bardzo im dziękuję. No dziękuję przede wszystkim znowu tym swoim rodzicom, którzy tu są z nami, tak? Doping ich i to wszystko, cała otoczka. Wszyscy podziwiają, że tak mamy w klubie. Dziękuję serdecznie wszystkim sponsorom, którzy się dopomagają nam, żebyśmy mogli uczestniczyć w takich zawodach, bo to się nie dzieje nic bezkosztowo. Satysfakcja satysfakcją, wynik wynikiem, ale to są też pieniądze, tak? I bardzo im dziękuję za pomoc i wsparcie i myślę, że żeśmy im udowodnili, że my nie trwonimy ich pieniędzy, tylko nadal będą nam pomagać, tak? Bo jesteśmy poukładanym klubem i warto w nas inwestować, warto inwestować w nasze wspólne dzieci, bo to są nasze wszystkie wspólne dzieci, tak? 30-osobowa ekipa klubu kibica UKS Szamoturanin z Szamotu przyjechała tutaj do tych. Ostro dopingowaliście, niestety nie udało się awansować, ale widzę, że nastroje chyba i humory nikogo już nie opuszczają. Te emocje chyba już opadły. Jak tam się czują nasi mieszkańcy Szamotu? A jadąc tutaj pewnie przyjęlibyśmy jedną wygraną, walkę w tiebreaku, w finale, w ciemno. Mimo wszystko dziewczyny są w 16 najlepszych zespołów w Polsce, ale no, pozostaje pewien niedosyt, bo mecz no, mógł się zupełnie inaczej potoczyć, ostatni mecz, gdyby nie troszeczkę kontrowersyjne decyzje sędziów i stąd pewne rozczarowanie kibiców, rodziców. Mogło być inaczej, szkoda, ale trzymamy kciuki za dziewczyny, będziemy jeździli dalej i kibicowali w dalszym ciągu. A kibiców było pewnie no, zdecydowanie więcej niż 30, bo dojechali następni, była nas tu pewnie 40 i stanowimy tu zdecydowaną przewagę, pokazaliśmy się z fajnej strony, myślę. W drużynie UKS Szamoturanin gra pana wnuczka, Julia Linka, tak?
Jest pan, dziadek jest zadowolony z występu wnuczki? Dziadek, babcia oczywiście. Dla nas ona będzie zawsze najlepszą zawodniczką, ale podziwiamy wszystkie za ich pracę, za to, co robią. I życzymy im sukcesów dalszych, żeby w dalszym ciągu trenowały tę siatkówkę i w życiu z tego, co się teraz nauczą, korzystały przez całe swoje życie. Panie dyrektorze, 20-letnia historia UKS Przemotulanin to także praktycznie cały czas hala na Łęcz. Historia tej hali i historia tego klubu są nierozłączne. Tak? Jak wygląda współpraca? Jak będzie wyglądała nadal? Oczywiście, UKS działa przy zespole szkół numer 3. Hala na Łęcz jest ciągle do ich dyspozycji. Robimy wszystko, żeby było im tam jak najlepiej, żeby imprezy organizowane w naszej hali były doskonałe. No, przykład finału Mistrzostw Polski, który odbył się echem w całej Polsce, za doskonałą organizację, za przeżycia dla wszystkich zespołów, które w tym finale brały udział. Będzie tak na pewno nadal. Szamotuje siatkówką stoją i myślę, że będą stały w dalszym ciągu. Zrobimy wszystko, żeby tak było. Coś, jakieś takie może specjalne podziękowania dla dziewczyn, które na pewno tą relację obejrzą. Chciałby pan dyrektor coś od siebie może tak... No, chciałbym powiedzieć, żeby się nie przejmowały tak bardzo. No, w życiu zdarzają się różne przypadki, jest lepiej, jest gorzej. Wszystkie jeszcze przed nimi, są bardzo młodymi dziewczynami, jeszcze będą grały w tą siatkówkę i nie jeden mecz ważny jeszcze w życiu wygrają, także niczym się nie zajmujcie, było świetnie, doskonale. Przecież będąc w takim gronie najlepszych zespołów w Polsce, nie ma żadnego wstydu, a wręcz przeciwnie, jest wiele powodów do zadowolenia. Także walczymy dalej, a my będziemy jeździli za nimi wszędzie. Panie trenerze, jesteśmy już po zakończeniu turnieju w Tychach, ale pan był przecież z naszym zespołem i w Lubsku, i tutaj w Tychach. Cały czas pan obserwował jako koordynator Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej. Jakby pan ocenił występ naszej drużyny? W zasadzie byłem z nimi już na finale wojewódzkim, prawda? I widziałem ten rozwój drużyny i jej potencjał rósł, powiedzmy, z meczu na mecz. Był coraz większy, doświadczenie i można powiedzieć, że sprawiły nam wielką, ogromną niespodziankę. Mogę powiedzieć nawet sensację, wychodząc już z ćwierćfinału do półfinału. Tutaj byliśmy już bardzo blisko, 13-13 i mogło być super niespodzianka, mogła być na skalę Polski, Szamotulanin w pierwszej ósemce w finale Mistrzostw Polski. Myślę, że praca tutaj w tym zespole i działaczy, rodziców, duże wsparcie dały nam taki wynik tej drużynie. Szkoda, wiadomo, zajęły trzecie miejsce, szkoda właśnie, że nie ma tego awansu, ale poziom turnieju był bardzo dobry. Mecze nie kończyły się gładko po 2-0. Walka była 2-1, wszystkie prawie mecze tak się kończyły. Dzisiaj tak samo, w zasadzie walczyły drużyny o wyjście, dzisiejsze mecze decydowały. Tak generalnie drużyna, tak jak wspomniałem, sprawiła nam niespodziankę, sobie także, i osiągnęła w 20-letniej, w 20-leciu tego klubu, tej historii, największy sukces już, będąc w finale Wielkopolski, tam zdobywając drugie miejsce, doszły do ćwierćfinału, później do półfinału Mistrzostw Polski. Myślę, że taką pracę trzeba wspierać i jesteśmy, ja jako członek zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej, jestem pełen podziwu dla pracy, jaka tam jest wykonywana, jaka była wykonana i na pewno będzie dalej ciągnięta ta super robota. Właśnie moje następne pytanie, panie trenerze, czy w Szamotułach rodzi się wielka siatkówka? Zacznijmy od młodzieżowej. Rodzi się na pewno dobra atmosfera, dobra praca trenerów, wsparcie rodziców, o którym trzeba wspomnieć, i właściwie też samorządowców. Tak? Także bez tego, bez tych elementów nie ma dużej siatkówki, także poczekajmy pomalutku, zagrajmy własnymi siłami, własnymi zawodniczkami, żeby miały szansę rozwoju. Powiedzmy, czeka trzecia liga na pewno, czekają mistrzostwa już w przyszłym sezonie dla tych dziewcząt w kategorii kadetki.
Także przypominam, że też jest w Kalisz, w Szamotułach jest siatkarski ośrodek szkolny, który też super działa. Wsparcie Polskiego Związku Piłki Siatkowej na pewno też trochę pomogło. Także jest atmosfera i na pewno będą wyniki. Jak wyglądamy, panie trenerze, na tle innych klubów? W Wielkopolsce, nie chodzi już mi o Polskę, ale samej Wielkopolsce. No wyniki mówią za siebie, prawda? Chociaż powiedzmy o tej kategorii młodzieżowej. Także ja znam ten klub od 20 lat. W zasadzie spotykaliśmy się na wielu zawodach, jak prowadziłem UKS Pudliszki. I nie przypominam sobie takiego poziomu w tym klubie, żeby taka atmosfera i takie wyniki były. Także myślę, że jest klub, działacze, rodzice są na dobrej drodze. Spokojnie czekamy po prostu na efekt. Czekamy, zagrajmy, dochowajmy się w Szamotułach zespołu w danej kategorii. Przejdźmy przez kadetkę do juniorki. Po drodze trzecia liga, a jeżeli będą siły, to na pewno działacze mogą się pokusić o granie w drugiej lidze, ale ja zawsze pochwalam to, żeby grały wychowanki danego klubu. Także gratuluję. Gratuluję na koniec zespołowi, rodzicom, działaczom, zawodniczkom. Super sprawa. Przykład idzie taki, że wsparcie wszystkich naokoło daje wynik na miarę możliwości, a te możliwości były takie, jakie były. Także myślę, że ten sukces pociągnie za sobą następne sukcesy w przyszłych latach.